Cześć! Dziś szybki odcinek o pestce z awokado. Nie wszyscy wiedzą, że po wysuszeniu i zblendowaniu stanowi ona bardzo zdrową przyprawę, a w połączeniu z innymi daje całkiem ciekawe efekty smakowe. Najpierw ostrożnie wyjmujemy pestkę z owocu i wycieramy. Teraz trzeba pestkę dobrze wysuszyć, aby dało się ją zblendować lub zetrzeć na tarce. Ja zawijam ją w lnianą ścierkę i odkładam na 3-4 dni na słońce lub w sezonie jesienno-zimowym na kaloryfer. Czasem bywa, że pestka musi się suszyć nawet tydzień lub jeszcze trochę dłużej, bo jest po prostu twarda. Jednak jeśli jesteś niecierpliwy i masz mocny blender lub tarkę, to możesz zetrzeć, zblendować pestkę jeszcze lekko twardą, czyli na przykład po dobie czy dwóch, i po tym zabiegu jeszcze ją dosuszyć. Moim zdaniem pestka musi być porządnie wysuszona, wręcz na piach. Nie może być gliniasta czy klejąca się. Ma być sucha na wiór, inaczej może siąść na żołądku. Na potrzeby poradnika mam dwie pestki. Jedną suszyłem na kaloryferze przez około tydzień i chyba trochę przesadziłem. Jest zima i kaloryfery mocno pracują. Jak widać, pestka wysuszona za mocno, ściemniała, stwardniała, nie da się jej przekroić i trochę strach ją wrzucić do blendera. Ale spróbujmy. Nie, okej, życie mi miłe. Ale jest druga pestka. Ta była suszona w szafce, zwyczajnie po wyjęciu z owocu i umyciu, odłożona do szafki, której leżała przez około 2 tygodnie, czyli 2 tygodnie w temperaturze pokojowej. Jak widać, można ją pokroić, jest dobrze wysuszona, ale jeszcze lekko gumiasta. Z mojego doświadczenia wynika, że tak właśnie wysuszoną pestkę najlepiej blendować, a potem ewentualnie dosuszyć po zmiksowaniu. Nie polecam suszenia w wysokich temperaturach w piekarniku, bo po prostu część witamin, która zostanie przy normalnym suszeniu w piekarniku, rozgrzanym do na przykład 100 stopni czy więcej, nam zginie. Ewentualnie można suszyć w piekarniku nastawionym na około 50 stopni, lecz to się mija z celem, bo można pestkę wysuszyć na słońcu czy kaloryferze. Tu na przykład będzie potrzebne dodatkowe suszenie i prawdopodobnie blendowanie, bo wyraźnie widać grudki. Po wysuszeniu dodajecie do potrawy, na początek radzę małymi ilościami, żeby wyczuć, czy ten smak wam podchodzi czy nie. Jest delikatnie gorzki, jednocześnie pikantny. Jak dla mnie ciekawe doświadczenie smakowe, plus bardzo zdrowe. Był też ambitny plan, aby pokazać wam, jak wyhodować własne awokado z pestki. Jednak okazało się, że polski klimat temu bardzo nie sprzyja, a polskie poradniki to w większości ściema i rady w nich zawarte nie działają. Poszperałem więc w niepolskich źródłach i okazało się, że owszem, można, nawet w naszym klimacie, ale trzeba przestrzegać odpowiednich zasad, plus zainwestować w sprzęt, na przykład w pad podgrzewający, ponieważ w niektórych punktach krytycznych rozwoju rośliny jest on wręcz niezbędny. Przymierzamy się powoli do zakupu takiego pada i gdy uda nam się wyhodować awokado, na pewno powstanie o tym filmik. Na dziś to tyle. Pozdro i do następnego.